Cóż, rok upłynął od naszej zeszłej rozmowy i dużo się wydarzyło. Tak? A jednocześnie niedużo, tak? Ale także program się cieszył powodzeniem. Dużo ludzi chętnie słuchało tego programu. I jakby coraz więcej, zaczęłaś od tego czasu więcej, pokazujesz się publicznie i masz satsangi. Tak, to prawda. Ten program uruchomił jakiś rodzaj zainteresowania mną i wprawił mnie w jakąś, wrzucił mnie w jakąś rolę. Aha. Także to było coś nowego, co się zadziało w ostatnim czasie. No i wiesz, dużo też w tym sensie zdarzyło się, że w Indiach się, wiesz, miałem okazję Ciebie widzieć w Indiach i sporo rozmów było, w grupach się spotykaliśmy i dużo było rozmów. I no i w Tirumalai. Także lubisz bardzo Indie. Widziałem Cię, byłaś po prostu jakby w swoim żywiole, jakby. No tak, miałeś fajnie, że mieliśmy okazję tym razem się tam znaleźć i zobaczyć, zobaczyć to wszystko razem, tak? I w Indiach, w Tiruvannamalai i w Rishikesh. Mm. No jeśli mnie pytasz, czy Indie lubię, kocham. Kocham. Mm. Także dostaliśmy sporo pytań od widzów i od ludzi, którzy mają trochę kontaktu już z Tobą. Także jakbyś pozwoliła, to zapytam, będę po prostu pytał te pytania, które otrzymałem przez Facebooka. Także jest pytanie, pierwsze pytanie było takie, że dużo słyszymy o tym, żeby siebie kochać. Ale pytanie jest, jak to zrobić? I potem dalej się toczy to pytanie, że jeśli się czuje głęboki smutek, rozpacz, powstaje opór, niechęć, ale jakby ktoś sobie zdaje sprawę z tego, że opór wzmaga cierpienie, jak intencjonalnie pozbyć się oporu i jak to zrobić? Czyli... Możesz przeczytać jeszcze raz ten początek? Dużo słyszymy o tym, żeby siebie kochać, ale pytanie jest, jak to zrobić? Okej. Nie da się w pewien sposób kochać siebie. Bo kochać i siebie to jest jedno i to samo. I kiedy zdamy sobie sprawę, że kochać i siebie to jest jedno i to samo, że ja jestem miłością samą w sobie, to wtedy problem się kończy i cała reszta tego pytania też przestaje w ogóle mieć jakikolwiek sens. Natomiast to słowo kochać jest bardzo często jakoś tak wynaturzone. Ono jest skierowane u nas w świecie w jednym kierunku, tak? Kochać kogoś, kochać coś. Ale i to jest taki rodzaj oddzielenia, że kocham kogoś. A co jest, jeśli jest tylko słowo kochać? Kochać i co, jeśli pójdziemy za tym słowem kochać dalej? To jest tak jak, co stanie się, kiedy wytrzymam ze słowem kochać, kochanie? To nie jest, nie da się tutaj powiedzieć, odpowiedzieć na pytanie, a zrób to, zrób tamto, żeby kochać siebie. Trzeba zobaczyć, czym jest ta miłość w sobie. Być może okaże się, że ja jestem miłością. Że jest tylko miłość, na przykład. Tyle, że tak jak powiedziałam, to słowo jest na tyle ma już w naszych głowach konotacje silne, że zmierzenie się z tym, wytrzymanie z tym słowem miłość jest już bardzo trudne. Hmm. I słuchaj, jeszcze, tak, wiesz, jeszcze wracając do Indii. Więc mówisz, że tak, że kochasz Indię, ale jakby i za co kochasz? Dlaczego kochasz Indię? Wiesz co, dlatego, że coś we mnie tam rozkwita. To rozkwita tutaj tak samo, nie ma jakiejś takiej różnicy. Natomiast ja po prostu w jakimś sensie tam będąc jeszcze bardziej kwitnę. I to jest coś takiego. Mhm. Ale kwitniesz, co to znaczy kwitniesz? Wracam jeszcze bardziej do siebie. Jakby doświadczenie bycia sobą bywa, że tam jest głębsze, ale to jest tylko doświadczenie. Jakby tam jest mi przyjemnie w pewnym sensie.
I to jest takie doświadczenie. Mm-hmm. Dlaczego to kocham? Jakby nie jadę do Indii po coś. Nie jadę do Indii po coś, bo nie wierzę, że w Indiach jest coś, czego nie ma tutaj. Nie wierzę w takie rzeczy. Natomiast moja osobowość cieszy się będąc w Indiach też. Chociaż tak jak widziałeś, jest tam brudno, głośno. Natomiast w jakimś sensie te fluktuacje osobowościowe tam jakby opadały troszeczkę. I pod tym względem to jest atrakcyjne dla ludzi z zachodu. Bo oni jadą tam i nagle okazuje się, że problemy, z którymi borykali się całe życie, one tam niektóre znikają. Co niektórzy wracają jakby z tym doświadczeniem, a niektórzy chcą już tam w ogóle zostać, bo nie chcą mierzyć się tutaj na zachodzie z problemami. To też jest jakiś rodzaj ucieczki. No tak, a niektórzy po prostu chcą zostać, bo taki jakiś mają pociąg niesamowity, że chcą tam być. Tak, tak, tak. Słyszałem historię o człowieku, który ze Stanów przyjechał do Indii. I został. No, nigdy nie wyjechał. 50 lat już mieszka. Wiesz, jak ktoś mnie pyta, gdzie powinien pojechać, jakbym miał zarekomendować jedno miejsce. I jak często mówię, żeby właśnie ktoś pojechał do Indii, dlatego że jest jakby no tak inaczej niż gdziekolwiek indziej na ziemi. Moody opowiadał kiedyś, że jemu się wydaje, że wiesz, jak samolot startuje w Londynie i wiesz, no każdy myśli, że wiesz, samolot startuje i wiesz, ląduje gdzieś w Mumbai, nie? Czy w Bombaju. Moody mówi, nie, mówi. To po prostu on, wiesz, startuje i ląduje jakby w ogóle w innej... na innej planecie, inny wymiar, inny. I też, co jest ciekawe, przynajmniej dla mnie w Indiach, to co zauważyłam, co ludzie mówią po Indiach, że ten taki linearny wymiar czasu jakby jest widziany jako iluzja. Że w pewnym sensie czas się potrafi zatrzymać. Ale jakby my mówimy tutaj o Indiach, ale to nie jest tak, że to się dzieje tylko w Indiach. Natomiast być może tam jest taka energetyka, która to wzmacnia. Na pewno są takie miejsca, które to wzmacniają, tak jak Rishikesh czy jak Tiruvannamalai. Na pewno to są takie miejsca, gdzie przebywanie tam jest samym w sobie satsangiem. No tak. Bo no, tak. Po prostu te fluktuacje umysłowe, te nasze myśli niejako zwalniają się, ten proces myślowy zwalniany się w pewnym momencie jest widziany. To nie tylko jest moje doświadczenie, ale wielu ludzi o tym myśli. A sama góra, Arunachala, czy to też jest jakby dla ciebie, wiesz, element? Absolutnie. Absolutnie. Dlatego Arunachala jest jakby wyrazem tego całego Tiruvannamalai. No tak. Tak. Ale wiesz, ale tak na dobrą sprawę to są słowa. Wiesz, Arunachala, Tiruvannamalai. Tak naprawdę to jest ta całość, która tam jest. I wiesz, jakby no, może dla widzów, którzy wiesz, nie wiedzą, co to jest Arunachala, mógłbyś powiedzieć? Arunachala jest to taka góra święta w Indiach, ale chyba już o tym kiedyś mówiliśmy. Święta góra, w której przez setki, a nawet tysiące lat, w której mieszkało wielu świętych, na której mieszkali, tak? I wierzy się, że tam jest specyficznego rodzaju energetyka, jeszcze pozostałości tych ludzi, którzy tam mieszkali, takich osób jak na przykład Ramana Maharishi, ale nie on jedyny. Wierzy się też, że to jest w jakimś sensie centrum w ogóle energetyczne naszej planety. Najstarsze miejsce, ale jakby wiesz, ja nie jestem tutaj osobą, która akurat ma dużą wiedzę na ten temat. Nie jest mi to potrzebne, po prostu dla mnie pojechać tam, być tam, to jest od strony doświadczenia jakby widziane, od strony tego, co ja ci opowiem, nie mam wiedzy na ten temat. Tak. Zresztą sam byłeś, spędziłeś tam czas intensywnie, pewnie masz więcej wiedzy na ten temat ode mnie. Owocny czas, super, powiedz, no, jak tam fajnie było. Nie, no wiesz, no to... Ja już byłem wiele lat temu w Tiru i bardzo się cieszyłem, że wróciłem. W ogóle się cieszyłem, że wróciłem do Indii. Też coś, wiesz, coś w tym jest, że po prostu no, bardzo, bardzo lubię Indię i mam nadzieję jeszcze wrócić i odwiedzać Indię. Ale czy coś często specjalnego było dla ciebie tam w Tiru właśnie? Posiedziałeś tam dłużej nawet tym roku niż ja. Dłużej, tak. No, prawie, no, no tak. Ponad miesiąc byłem, prawie 2 miesiące byłem w Tiru.
No tak, dokładnie tak jak ty zauważyłeś, po prostu wszystko się dzieje w Indiach naraz, nie? W ciągu, wiesz, paru godzin można przeżyć narodziny dziecka gdzieś i ktoś gdzieś umiera i no po prostu tak dużo się dzieje. No i ludzie są niesamowicie, niesamowicie pokorni, przyjemni, tacy pomagający. Jest niesamowite miejsce, no i zapach kadzidełek wszędzie na każdym kroku i piękne miejsce. Znaczy bycie tam pokazało ci coś, czego nie widziałeś wcześniej? Wiesz, no chyba taką po prostu cały czas taką akceptację, przyjmowanie. Te zmiany, tak jak wyjeżdżaliśmy każdego dnia i jak jechaliśmy jakąś wycieczkę, pamiętasz? Był jakiś plan, a w ogóle wszystko było w każdej minucie dostosowywane do tego, jak chciało życie, żeby się potoczyło. Nasze wszelkie plany były obok. Były obok, no, dokładnie. I dla niektórych osób łatwiej jest to zobaczyć w Indiach, czyli potem wracasz do Polski czy innego miejsca i widzisz, że to samo jest tu. To jest też w taki sam sposób, że na satsangu ludziom na początku jest łatwiej to zobaczyć. Okej, na satsangu widzą to, że są w stanie obserwować swoje myśli, widzą, że są w stanie obserwować odczucia, wszystko. I w takim uniesieniu też na satsangu to się trzyma. Natomiast potem wracają do domu, jeszcze tydzień, dwa, to w nich zostaje, a potem nagle zaczyna to się chwiać i ta wiara w to, czy po prostu to doświadczenie już nie jest po takim samym. Mm-hmm. I doświadczenie, no właśnie, no więc wiesz, pozwolę sobie zacząć, wiesz, tak troszeczkę no intensywnie, czyli zacząć od, wiesz, od jeszcze raz od słowa oświecenie. Na przykład, wiesz, jakbyś zapytała Dalai Lamę, czy jest oświecony, to wiesz, coś tam powiedział, zbył i wiesz, i na przykład buddyści nigdy nie mówią, bo mało mówią o oświeceniu. Mówienie o oświeceniu jest w jakimś sensie absurdem. Jest absurdem mówienie o tym. A jednocześnie to mówienie się wydarza, tak? Jednocześnie to mówienie się wydarza. Czy jest coś takiego jak oświecenie? Kiedy przychodzi zrozumienie tego, powiedzenie, że jest oświecenie, nie chcecie przejść w ogóle przez usta. Ono mi nie chce przejść przez usta. To jest takie... Można mówić o tym przed, ale nie można było powiedzieć o tym po. Nie sposób. Bo wszystko jest, jak być powinno. I wymyślenie samego słowa oświecenie jest przekleństwem. Jak dla mnie to jest pierwsza iluzja, powstała wtedy, kiedy ktoś wymyślił słowo oświecenie. No. Dlatego, że wymyślając, że jest oświecenie, w tym samym momencie powiedział, okej, okay, to jest też nieoświecenie, czyli ten już jest dualizm, tak? Oświecenie samo w sobie nie potrzebuje niczego mówić. Po prostu jest tym, co jest w tej chwili, jest naszą rozmową w tej chwili, jest wydarzaniem się rzeczy. Oświecenie nie potrzebuje niczego manifestować. Nie potrzebuje mówić, jest oświecenie czy brak oświecenia. To jest absurd sam w sobie. Dlatego to jest jakby... naturalne, że nikt nie chce o tym mówić w taki sposób. A jeśli chce mówić, to zastanawiam się, po co? Bo to jako narzędzie może być potrzebne, ale po co? Po to, żeby pokazać, że są ci, którzy mają oświecenie, a ci, których nie ma? Oświecenie mówi, że nie ma żadnego podziału, nie ma żadnego podzielenia, nie ma różnicy pomiędzy twoim doświadczeniem a moim. Jest tylko to, co się wydarzy, jeden doświadczający tego wszystkiego. Natomiast z perspektywy umysłu będzie oświecenie i będzie brak oświecenia. Z perspektywy umysłu jest oświecenie i brak oświecenia. Dla mnie istnieje tylko i wyłącznie oświecenie, nie ma nic poza oświeceniem. Wszystko jest oświecone. Wrócę tutaj troszeczkę może do pytań. Ktoś przysłał takie pytanie, że wiesz, Muji, ktoś kiedyś powiedział coś takiego. Odrzuć wszystko, zapomnij o wszystkim. Uczysz się zbyt wiele, za dużo pamiętasz. Starasz się zbyt mocno, odpocznij trochę. Przestań wpływać na bieg rzeki. No, to był Muji. A teraz jest z Ramana Maharshi.
Musisz nieustannie walczyć i pozbywać się swoich fałszywych koncepcji ja. Jedna po drugiej. Rób to. Prowadzi to do samorealizacji. Dla mnie obydwa te stwierdzenia są prawdziwe. Moody wskazywał na to, że nie da się tego zrobić, bo już to jest zrobione. I ty musisz po prostu odsłonić to, co już jest. Zaprzestając tego wysiłku w pewnym sensie, że ten wysiłek tutaj jest przekleństwem, bo wysiłek to jest unikanie tego, co jest. Wysiłek oznacza, że to, co jest, nie jest kompletne. To, co jest, nie jest pełne. Więc ja muszę jakiś wysiłek wykonać, żeby gdzieś dojść, tak? A to, kim jestem, już jest kompletne. Moody nie mówił, że bądź leniwy tutaj. Bądź leniwy, po prostu usiądź sobie z założonymi rękami. Nie, to jest połączenie tych dwóch rzeczy. To jest jakiś taki rodzaj determinacji wewnętrznej do bycia przytomnym, o czym mówił Maharishi, tak? On mówił z kolei o tym, jak to, nie wiem jakich słów dokładnie użył, ale o tym wysiłku. Ale to jest wysiłek bycia przytomnym, a nie wysiłek negowania tego, co jest. To jest wysiłek świadomości, że będę kwestionował wszystko, w co wierzę. Będę przyglądał się, co mi mózg, mój umysł podpowiada, co mi sensacje z ciała próbują powiedzieć. Będę się przyglądał temu i patrzył, i słuchał, co stoi za tym wszystkim. Ale nie mówił, że zrób to tak i po prostu działaj w tym, tylko też mówił o miękkim odpuszczeniu. To jest przyzwolenie życiu, by było takim, jakim jest. Ale jednocześnie nie jest to takie przyzwolenie, że po prostu mam was wszystkich gdzieś, nie ma co tutaj do zrobienia. W ogóle w non-duality są takie, można powiedzieć, w pewnym sensie dwa nurty, że jedni właśnie mówią, a w ogóle daruj sobie wszystko, nic nie ma do zrobienia, a kogo to obchodzi, itd., itd. To jest jeden nurt, który jak dla mnie jest bardzo bliski też, bo to jest w jakimś sensie prawda. Natomiast jest też część nauczycieli, którzy mówią, ale to wewnętrzne oddanie. Ale ta wewnętrzna determinacja, ta wewnętrzna siła, to jest istotne. Ja zaprowadziłam wiele dyskusji na ten temat z kilkoma osobami. Właśnie te osoby od strony takiej bardziej stricte adwajtowej mówili mi, no ale co ty w ogóle mówisz, przecież to jest w ogóle wszystkiemu przeczy. Ja w swoim sercu czuję, że te dwie rzeczy po prostu są konieczne. Dlatego, że sama wiedza bez doświadczenia, bez przejścia przez serce jest naprawdę niczym. Co da ci wiedza taka, że nie istnieje ja, to jest wszystko złudzenie, jeśli w twoim doświadczeniu nie ma na przykład odpuszczania, nie ma na przykład przyzwolenia na wybaczania, nie ma tych wszystkich rzeczy, które idą w parze za tym, kiedy to się zintegruje. I dlatego mówienie w jakimś sensie o tej determinacji, o tej sile wewnętrznej, takie bardziej łagodne traktowanie tego tematu też jest ważne. Także ja to widzę sobie z perspektywy, że one nie wykluczają siebie. Nie wykluczają siebie po Zresztą prostu. Wiesz, to jest jakiś wycinek Ramana Maharishiego i to jest jakiś wycinek Moody'ego, oczywiście. One bez konfrontacji z konkretnym przypadkiem to niewiele wnoszą. Ja tylko mogę ci powiedzieć, że dla mnie osobiście obydwa są prawdziwe. Dokładnie. I tak jest niemalże z każdym pytaniem i z każdą odpowiedzią. Dokładnie, tak. Sam proces w ogóle zadawania pytania, czym jest? Tak. Jest fluktuacją umysłu, która się wznosi. A co ty możesz zrobić? Możesz wytrzymać z brakiem odpowiedzi. Czy musimy przyznać, aha, Moody miał rację. A Maharishi, nie, ale generalnie Maharishi był wcześniej to znaczy, i w ogóle Maharishi był najświętszy ze świętych, w związku z tym ty wypełniał rację. Myślę, że wiesz, że w tym świecie non-duality jest po prostu, ludzie pytają siebie, wiesz, okej, ludzie słuchają, my wszyscy słuchamy, wiesz, nauczycieli, słuchamy tego przekazu i gdzieś w którymś momencie mówią, okej, kurczę, no chcemy to, jest... teraz jakaś ścieżka i wiesz, a niestety... Super, że o tym mówisz. A wnet w non-duality nie ma, wiesz, każdy nauczyciel ma jakiś inny pomysł, opowiada o czymś innym i wiesz, to jak...
Super, że o tym mówisz. I to jest właśnie moment, kiedy bierzesz odpowiedzialność za swoje życie. I to nie jest tak, że ty słuchasz Moody'ego, słucham Ramany Maharishiego, ja teraz sobie zrobię kompilację tego wszystkiego, poczytam jeszcze, co mówił Ramesh, może jeszcze Papadziego do tego złożę i zobaczę, podsumuję to wszystko i zobaczę, jaki będzie wynik. I ten wynik będzie prawdziwy. Ale kto w taki sposób robi badania samego siebie? To robi tylko i wyłącznie głowa. To umysł w taki sposób chce otrzymywać odpowiedzi. A pokazywanie tej wielości perspektyw zmusza cię, mówi, nie tędy droga. W ten sposób nie da się tego zrobić. Słuchanie cały czas innych ludzi, nie da się tego zrobić słuchając kogoś. W pewnym momencie musisz być gotowy, żeby usłyszeć swój własny głos. I ten głos, twój własny, jest ważniejszy niż wszystko. I ostatecznie możesz zaufać tylko i wyłącznie temu, co masz w sobie. Temu głosowi. A potem okazuje się, że wszystko, co słyszysz od jednego nauczyciela, drugiego, dziesiątego, niemalże wszystkich, słyszysz, aha, no tak. Nie mówisz tego z wiedzy zasłyszanej, przeczytanej itd., tylko mówisz to z własnego doświadczenia. Dlatego to jest kluczowe, żeby w pewnym momencie te wszystkie pytania, które się ma, na momencie ich zastosować do samego siebie. Co ja zobaczę? Co ja zobaczę w sobie. Ale nie, że w ten sposób będę szukać intelektualnej odpowiedzi. To ja wytrzymam z tym, jak to jest u mnie. I to jest ważniejsze niż wszystko. Ale to polecasz w takim razie jakieś specyficzne metody tego badania, czy wiesz, każdy po prostu... Wiesz co? Każdy ma sobie pomóc sam. Jak kogoś znam dłużej, to czuję czasem, co akurat danej osobie mogę, powiedzmy, polecić, tak? Nie mam jednej uniwersalnej metody na wszystko, aczkolwiek jest taka uniwersalna metoda na wszystko, po prostu przyglądanie się wszystkiemu, co przez ciebie przechodzi, tak? Przeglądanie się wszystkim nazwom, które i interpretacjom, identyfikacjom, które jesteś w stanie postrzegać. I przyglądanie się w taki sposób, że zapytam, czy to jest prawda. Ludzie różnego rodzaju dróg się chwytają. Ja dla mnie najbardziej bezpośrednią metodą, która jest według mnie najmocniejsza, to jest po prostu satsang. I jeśli ktoś poczuł rezonans z tym, jak już kiedyś poczuł jakiś z tym rezonans, to niech idzie w tym kierunku. To tak samo jak ktoś poczuł rezonans z bhakti jogą, jakąś inną jogą i czuje, że to jest dla niego, niech idzie w tą stronę. Ja nie wiem lepiej od ciebie, ty nie wiesz lepiej od kogoś. Nie ma takiej możliwości. Zaufaj temu wewnętrznemu głosowi w tobie. Na co jesteś gotowy dziś, być może ktoś inny nie jest gotowy dziś, a będzie gotów jutro. I każdy jest w tym sensie w idealnym miejscu. Najlepszym możliwym dla siebie. Idealnym. I to jest też istotne, bo my próbujemy tutaj każdego sprowadzić do tego samego doświadczenia, do tych samych doświadczeń, a one jednak są przefiltrowane przez jednostkę, czyli przez jego uwarunkowania, przez jego geny itd., itd. Przez ten rok teraz, jak troszkę pracowałaś z ludźmi, wiesz, miałaś kilka satsangów, nawet mieliście taki tygodniowy, to był tydzień retreat, tak? W Ustce takie. Widzisz jakieś różnice między, wiesz, to, co my potrzebujemy w Polsce, a na przykład, wiesz, jak są satsangi prowadzone za granicą i wiesz, i jest coś takiego specyficznego dla nas tutaj, coś, co my powinniśmy, wiesz, jakby zwrócić uwagę. Wiesz co, ja nie prowadziłam satsangów nigdzie za granicą, więc trudno mi powiedzieć w taki sposób. To, co widzę tutaj na pewno w Polsce, bo byłam też w wielu innych miejscach na satsangach, jako po prostu osoba, która była na satsangu. To, co widzę tutaj, to jest jakiś taki rodzaj czegoś pięknego w Polsce. Takiej szczerości, otwartości, gotowości w dużej mierze też. Co jest przepiękne, chociaż myślę, że to też jest w innych krajach, natomiast u nas nie ma jeszcze tego zmęczenia. U nas jest to wszystko takie świeże i takie full on, co jest piękne. Ale dla mnie też ten rok prowadzenia tego typu spotkań to też było ciekawe doświadczenie. Tak? Jakby nigdy nie sądziłam, że kiedykolwiek będę, wiesz, w takiej roli. I jak to na razie, jak to wygląda?
Wiesz co, pierwszy mój satsang to było dla mnie ogromne zaskoczenie, bo wszystko jest zaskoczenie tak naprawdę, ale byłam tutaj w tym domu, zaczęłam prowadzić satsang zobaczyłam, że on się dzieje sam i że ja jakby nie znajduję korelacji pomiędzy tym, co mówię. To było po prostu całkowicie poza mną wszystko, co przychodziło podczas satsangu. I zobaczyłam jeszcze większe poddanie temu wszystkiemu i jeszcze bardziej jakby zobaczyłam, że tak, poddaję się temu, tak to jest, tak można się poddać w ten sposób całemu życiu. Wiesz, ja nigdy nie miałam jakiejś takiej wiary w swoje umiejętności jakby prowadzenia takich rzeczy. I to też dla mnie było ciekawe, że wiesz, jakiś był feedback i widziałam w ludziach, że to rezonuje też w ich sercach i jakby czerpię też z tego satysfakcję, albo też to jest coś na takiej zasadzie, że jak widzę, że ktoś otwiera się, to ta wolność taki w jakiś sposób też, wiesz, jakby mnie uskrzydla. To jest przepiękne. Następne pytanie mamy tak. Jak zdobyć mądrość? Co można zrobić w tym kierunku? Czy w ogóle można coś zrobić? Mądrość. Co to jest mądrość? Trzeba pewnie zacząć od tego, co to jest mądrość, co ktoś myśli przez to, co to jest mądrość, prawda? Jak dla mnie mądrością jest odrzucenie osobistego sprawstwa, czyli tego, że ja jestem kontrolerem tutaj swojej rzeczywistości. I ja jestem tym, który tę rzeczywistość ustawia. I poddanie się tej sile, tej wyższej sile, ta, która jest tak naprawdę w nas wszystkich, tej samej, jest dla mnie osobiście mądrością. A jak ją zdobyć? Nie ma innej drogi, jak po prostu poddać się. Całkowicie poddać się temu, co jest. Zanurzyć się w tym, co jest. Czyli jeśli to jest błoto, to w błocie. Jeśli to jest radość w tym momencie, to w radości i tak dalej, i tak dalej. Nie przez szukanie mądrości gdzieś poza tym, co jest. Bo wiesz, no można zdobywać różnego rodzaju wiedzę i ona może służyć do jakichś celów, ale jeśli ona jest tylko wiedzą, jeśli nie wpływa ona na to, co się dzieje w Twoim doświadczeniu, co się dzieje w Twoim sercu, to jest tylko wiedzą. A mądrość pozostawia Cię w spokoju, przynosi Ci ukojenie. Ukojenie nawet w braku ukojenia. Ale pojawia się wtedy, kiedy zaczynasz rozumieć, że ty nie jesteś tutaj władcą. Nie jesteś władcą, tylko jesteś... Jesteś poddaniem się. Poddaniem. Jesteś poddaniem się. Jesteś wszystkim tym, co się wydarza. Jesteś całością, jesteś jednością. Nie ma różnicy pomiędzy tobą a mną. No. Jesteś tym, co jest w esencji wszystkiego. Ja. Jesteś tą samą esencją. Duża zmiana w perspektywy, co? Olbrzymia zmiana perspektywy. Jest to szok. Szok, jest to szok. Na początku jest to szok, bo to jest wbrew wszystkiemu, czego się dowiedziałeś, wszystkiemu. Czego się nauczyliśmy i tak dalej, i tak dalej. I wszystkiemu, w co chciałbyś nawet wierzyć. Bo oczywiście chciałbyś utrzymać jakiś swój wizerunek do czego Cię całe życie jakby dostosowało. A nagle okazuje się, że to było tylko jakąś zjawą. I jest. Natomiast to, co jest istotne, że na tej drodze jakby przyglądania się samemu sobie, na początku głównie identyfikujemy się ze sobą, tak, z naszymi myślami, z naszymi emocjami, z naszą pamięcią, z naszymi oczekiwaniami itd., itd. I to przysparza nam wielu kłopotów. Potem zaczynamy się temu przyglądać i myślimy, aha, nie jestem być może tymi uwarunkowaniami, nie jestem tym myśleniem, to w takim razie jestem świadomością. To już jest jakiś pewien rodzaj otwarcia dla ludzi i to już jest większy oddech, to już troszeczkę zwalnia to napięcie i być może części osób się żyje z tym lżej.
Natomiast wtedy pojawia się coś takiego, jak ogromna negacja tego ego, tego ja i tak dalej. I to też jest taki proces. Okej, no to jest wszystko złe, to jest paskudne, to jest ego, to jest ja, to jest ta twoja identyfikacja. A tak naprawdę na absolutnym poziomie to wszystko jest razem. Nie ma tam kłopotu z ego, nie ma tam kłopotu z myślą, nie ma tam kłopotu z świadomością, po prostu jest to, co się wydarza. A ty nie jesteś tym, co się wydarza, bo jesteś tego świadkiem. Ktoś się zadał pytanie, jak przestać się utożsamiać z umysłem? To wydaje się takie trudne. Jak to zrobić? Ten chwilkę w tyle, teraz. Musisz zobaczyć, że umysł jest czymś, co pojawia się i znika. Jeśli dotkniesz to rzeczywiście swoją świadomością i zobaczysz, że nie istnieje ciągiem cały czas, to jak możesz być czymś, co nie istnieje? Co pojawia się i znika. Pojawia się i znika. Ja. To w tym, to, co to implikuje? To implikuje, że jeśli to ciało znika, bo ono, wszyscy wiemy, że my kiedyś umrzemy, tak? To jest jasne, że to ciało kiedyś odejdzie i się będzie pożywieniem dla innego pożywienia, tak? Będzie pożywieniem dla robaczków, dla gleby i tak dalej, tak dalej. Wiemy o tym. Czyli samo usłyszenie, jak ktoś jest wystarczająco świadom w tej chwili, usłyszenie tego, że to znika, to znaczy chwila, to ja nie mogę tym być. Nie mogę tym być, skoro jestem świadom tego, że to przychodzi i odchodzi. Jeśli umysł przychodzi i odchodzi, to nie mogę być umysłem. Jeśli ciało przychodzi i odchodzi, to nie mogę być ciałem. Jeśli miłość przychodzi i odchodzi, to nie mogę być miłością. Jeśli radość przychodzi i odchodzi, to nie mogę być tą radością. Jestem poza radością, poza tym wszystkim, co widzę, czego doświadczam. Jestem poza doświadczeniem, a jednocześnie doświadczenie nie robi mi żadnej różnicy. Jeśli ktoś pyta, jak przestać się utożsamiać z umysłem i z myślami, no ale można by też powiedzieć, że na przykład, wiesz, jakieś podstawowe medytacje i tak dalej, to dobra by była rzecz na takim, w takim momencie, prawda? Myślę, że tak. No. A może byś tak spróbował medytować nie medytując? To znaczy, medytować nie medytując. Jest dziesiątki różnych medytacji. Do dziesiątki różnych typów medytacji, także... No zależy, jaką kto medytację chce spróbować. Ale zadałabym sobie też pytanie, po co chcesz osiągnąć, po co chcesz robić tą medytację? No, żeby badać siebie. Dobrze. No to już to... Sposób badania, sposób obserwacji siebie. Zaczynamy wchodzić... A po co chcesz to robić? Po co chcesz tą medytację robić? Żeby poznać siebie lepiej. Czyli... Żeby zobaczyć, no tak jak ktoś pytał pytanie, czyli to znaczy, jak że przestać utożsamiać z umysłem. No to przejdźmy to po kolei. Po co chcesz medytować? No ja zagram teraz rolę tego kogoś, kto powiedzmy pyta, prawda? No bo po to, żeby zobaczyć, że, no żeby zbadać swoje myśli, żeby zbadać się, jak ja procesuję życie. Z reguły chcemy robić takie rzeczy jak medytacja, czy w ogóle szukamy czegokolwiek, dlatego, że to, co w tej chwili jest i słabe, jest niewystarczające. Jestem nieszczęśliwy, więc być może, jak będę sobie medytował i być może, jak pójdę drogą duchową, ona mi coś obiecuje i na pewno gdzieś jest tam jakieś oświecenie i jak ja w tą drogę się zaangażuję i tam pójdę, to na pewno będzie lepiej. Jakby sama idea tego, ja chcę się teraz przyjrzeć tej samej idei, ona już dezawuuje teraźniejszość. A to, co się mówi na satsangu i to, co jest kluczem do medytacji, to nie możesz do niej wejść dezawuując to, co jest w tej chwili. Nie ma jej w przyszłości, nie ma jej w teraźniejszości. Jeśli chcesz, to może to być teraz. I takie nastawienie teraz mi 24 godziny na dobę. Jakie są, jeśli pytasz, co mam robić? Ja będę patrzeć teraz, ja będę teraz z tym, co jest, nie uciekając, mając nadzieję, że w przyszłości osiągnę oświecenie, że jak będę postępował dobrze, to nic mnie złego nie spotka. Widzisz, jaka to jest ucieczka? No, widzę. Pytanie, każde pytanie w pewnym sensie też może być ucieczką.
Radykalne bardzo podejście. Radykalne. Wiesz, no możesz iść na skróty, to jest droga na skróty. Albo możesz iść praktykować. I to też jest okej, bo każdy jest w innym momencie. Natomiast to jest metoda bezpośrednia. Po co i kto chce to robić? Najczęściej dlatego, żeby uniknąć tego, co jest teraz. Bo jest nieszczęśliwe. A dlaczego? No bo przecież ja muszę być szczęśliwy. Przecież jakby cały czas nam kultura wmawia to, że musimy być cały czas szczęśliwi. Cały czas musi być przyjemnie. Fajna zabawa cały czas. A nagle okazuje się, że w tym życiu nie ma takiej możliwości, żeby było przyjemnie. I oświecenie też ci tego nie zagwarantuje. Oświecenie nie zagwarantuje ci tego, że będzie cały czas przyjemnie. Na poziomie ludzkim, na poziomie ciała będziesz doświadczać i tego, bo tak to po prostu jest ułożone. A my chcemy, nam się wydaje, że oświecenie to jest czymś takim, że nagle po prostu jest jakaś taka kraina szczęścia i jest tylko fajnie. Jest cały czas przyjemnie. Po prostu jest tak przyjemnie. No świetnie, bo to mi prowadzi do... Takie jest pytanie właśnie. To następne pytanie na liście było, czym jest, a czym nie jest przebudzenie? Mity z tym związane. Jest taki, że wiesz, że osoba nagle doświadcza permanentnej radości do końca życia i wiesz, nigdy nie postąpi źle, nigdy nikogo nie skrzywdzi, przez nikogo nie będzie skrzywdzona, będzie cały czas szczęśliwa. To jest poza szczęściem i nieszczęściem, ludzkim szczęściem i nieszczęściem. To, kim my jesteśmy, to, co zawiera wszystko, jest poza tym wypełnieniem, a jednocześnie jestem wszystkim razem. Ja nie mogę być samym szczęściem i nie mogę być samym nieszczęściem, bo ja jestem tym, który rejestruje szczęście i nieszczęście, a on sam w sobie jest całkowicie neutralny i całkowicie spokojny. No to jesteś szczęśliwa? Ja ci mogę powiedzieć, że od strony takiej ludzkiej jestem i tu, i tu. I znasz mnie, widzisz, jak ja funkcjonuję. Widziałeś mnie czasem szczęśliwą, czasem mniej szczęśliwą, tak czy nie? Jestem zwyczajna, nie różnię się od nikogo w tym zakresie. Jakby to szczęście czy nieszczęście nie robi mi takiej wielkiej różnicy. Po prostu może być tak, może być tak. Natomiast ja widzę siebie poza tym wszystkim. Poza szczęściem, poza słowem szczęście, jakie sobie wyobrażasz. Szczęście to jest raczej dla mnie spokój. To jest dla mnie spokój i brak zainteresowania wypracowywaniem sobie szczęścia. Jest poza jakimkolwiek wrażeniem. No to było właśnie, wiesz, dla mnie troszeczkę ostre zaskoczenie, jak jakoś chyba aż tydzień czy dwa na jednym z satsangów rozmawialiśmy razem i zapytałaś mnie o moje plany na przyszłość, jak ja widzę życie i tak dalej. Ja ci powiedziałem, że wiesz, owszem, mam plany i że wiesz, no chciałbym przeżyć jeszcze trochę tego życia fajnie i wiesz. A ja ci zapytałem ciebie, jakie ty masz plany, jakie... wiesz, tam nie było jakoś za dużo, wiesz, ty byłaś taka, dla mnie jest wszystko jedno, czy ja żyję, czy nie żyję, czy nie miałaś... Wiesz, do której rozmowy dążę teraz, pamiętasz, był taki moment? To, co jest dla mnie czymś może nowym, to nie ma już takiego zainteresowania, wiesz, doświadczeniami. Nie, w ogóle doświadczeniami. Jakby nie ma takiego zainteresowania i chęci sterowania nimi, wiesz. Po prostu ja wiem, że one idą tak, jak mają iść, zgodnie z moimi uwarunkowaniami, zgodnie z całością, tak? A ja jestem tylko tym, kto jest tego świadkiem. I ja nie jestem tym ciałem, nie jestem tymi myślami, ja nie jestem Patrycją, ja nie jestem tą indywidualną formą. Widzę to jako pyłek wszechświata. No to jeśli nie jest mi to droższe i nie jest mi to droższe, tak drogie, jak było kiedyś. Jest mi drogie o tyle, że dzięki temu ciału jakby
jestem absolutnie zafascynowana tym, że w ogóle jest coś takiego jak życie i że ono się przydarzy. To jest, jeśli nie jesteś tym wszystkim, co wymieniłaś, to czym jesteś? Nie jestem czymś, o czym można powiedzieć, to jest to. Jestem tym, co rejestruje wszystko, ale nie można o tym powiedzieć, to jest tym, to jest tym. Ja nie jestem niczym z tych rzeczy, które możesz nazwać, w jakikolwiek sposób opisać. Jeśli w jakikolwiek sposób opiszesz, to nie będzie tym. Będzie jakimś zamknięciem, jakąś projekcją. Powiedzenie miłość to nie jest miłość. Powiedzenie Bóg to nie jest Bóg. Powiedzenie wszechświat to nie jest wszechświat. Powiedzenie pustka to nie jest pustka. A jednocześnie te słowa są tylko wskazówkami na coś, co jest poza słowem. I nie można o tym mówić, ale właśnie wiesz, no zaraz jak się przygotowaliśmy tutaj do tego interwiu, tak mnie jakoś fajnie dotknęło, jak wiesz, w którymś momencie powiedziałaś, że wiesz, że ty, jeśli mówisz o tym, to mówisz bardzo cicho. Piękne, nie? Jest trochę poezji w tym jakby, czy jakiegoś takiego. Tak. Bo jak, wtedy tak jak, łączysz się z taką najbardziej intymną częścią siebie. To jest tak jak w miłości. Jeśli jest bardzo bliski kontakt w miłości z drugim człowiekiem, nie masz ochoty nic mówić, po prostu jesteś. Po prostu jesteś, ta druga osoba jest, po prostu jesteś. I powiedzenie czegoś więcej, patrzycie sobie w oczy, powiedzenie czegoś więcej już jest w ogóle niepotrzebne, bo we dwoje wiecie to samo. I tak samo jest tutaj. I czasem jak rozpoznajesz coś takiego w drugiej osobie, dlatego, o co jest ciekawe, dlatego jeśli sam rozpoznajesz tą miłość w sobie, bo to jest miłością, jeśli rozpoznajesz sobie, w sobie to, to po prostu to wiesz. Pojawia się wdzięczność, pojawia się jakiś rodzaj uniesienia, ale po prostu to wiesz i nie możesz tego pomylić z niczym. Nie da się tego z niczym pomylić. Przynajmniej ja sobie nie potrafię tego wyobrazić. Jeśli kochasz na przykład, czy wtedy, jeśli jesteś to absolutnie zakochany i czujesz, że miłość na przykład wypełnia twoje serce, czy ty potrzebujesz siebie o to pytać? Czy zadawać pytanie? Dokładnie. To nawet promieniuje z ciebie samego. Na zewnątrz. I bierze się często z ciszy. Najbardziej intymna relacja z samym sobą i ostateczne zaufanie samemu sobie. Ostateczne zanurzenie się w sobie i spotkanie ze sobą. Gdzie nie potrzebuję nic więcej. Niczego mi więcej nie trzeba. Wszystko jest doskonałe, tak jak jest. Mimo tej całej niedoskonałości. Mimo tej całej. Patrycja, jeden z widzów zadał pytanie takie, no, dosyć duże pytanie. Kim jestem? Skąd przybyłem? Czemu tu jestem? Gdzie zmierzam? Mogłabyś skomentować? Wiesz co, to jest takie bardzo esencjonalne pytanie. Pytanie, które one tak naprawdę wszystkie są, tym, odpowiedź na te wszystkie pytania jest jedna i ta sama. Pytania te mają zmierzyć cię z całkowitą niewygodą przeżywania ich zadawania. Kim jestem? Nie wiem. Wszystko, co mi przychodzi do głowy, wydaje się nieodpowiednie. Skąd przychodzę? Dokąd zmierzam? Po co się tu pojawiłem? To jest tak naprawdę jedno pytanie. Odpowiedź na nie jest ta sama. Mają cię doprowadzić do ostatecznej frustracji. Do kresu po prostu totalnego wyczerpania, stania na krawędzi, pomyślenia sobie, nie wiem, nic nie wiem tak naprawdę. A chcę to wszystko wiedzieć, chciałbym to wszystko wiedzieć. Ona ma cię sprowadzić właśnie w takie totalne rozczarowanie, że nie jestem władny to wszystko wiedzieć. I co się wtedy dzieje? W jaki sposób możesz znaleźć odpowiedź na to pytanie? Nie ma innego wyjścia, jak zmierzyć się z tym pytaniem, doświadczalnie na sobie samym. Kim jestem? Będziesz słuchał odpowiedzi umysłu, będziesz słuchał odpowiedzi innych ludzi dookoła i tak dalej, i tak dalej. Przy
nieprzytomnie, być może nie w pierwszej sekundzie, być może nie przyjdzie ci to od razu. Ta odpowiedź, ona przychodzi od środka. Ona przychodzi od środka i nie przychodzi w formie takiej, że powiem ci, jestem świadomością, jestem wszechświatem, jestem pustką. Nie będziesz chciał nawet tego powiedzieć w ten sposób. Kim jestem? Po prostu jestem. Jestem. Jest jakby czymś pierwszym, pierwotnym, co nie może, w tej chwili trudno jest wątpić. Czy wątpisz w to, że jesteś? Nie. Coś jest, tak? Odpowiedź na to, że jestem mężczyzną, czy jestem kobietą, jestem duszą, która zmierza tu i tu, przychodzi później. Dokąd zmierzam? Stoję znowu na tym, na tej krawędzi. Jestem. Dokąd zmierzam? Jestem. Skąd przybyłem? Jestem. Po co to wszystko? Kto chce te odpowiedzi na te wszystkie pytania konwulsywnie mieć i zawładnąć, zawłaszczyć? Kto chce mieć poczucie bezpieczeństwa z tym związane? Ono nigdy nie jest wystarczające. Jeśli odpowiemy sobie na to intelektualnie, nigdy nie będzie wystarczające, bo przyjdą następne pokolenia, które całkowicie zakwestionują to, co powiedziały poprzednie. Zresztą to nie trzeba pokoleń. Możemy codziennie, każdego dnia czy każdej chwili oglądać to, co nasza głowa nawet będzie odpowiadała. To nie jest prawda, to nie jest prawda, to nie jest prawda. A jak to jest pozostać bez odpowiedzi? Totalnie niewygodnie. W ogóle rozczarowanie, natychmiast chce się wyjść. No jak to? To jakaś reklamacja. Nie ma odpowiedzi, nikt mi tutaj tego nie dał, nikt mi nie pokazał. Nie ma, nikt ci nie pokaże. Nikt ci tego nie da, nikt ci niczego nie zagwarantuje. Po prostu jesteś absolutnie zmuszony do tego, żeby zajrzeć w siebie. Stoisz pod ścianą i zaglądasz w siebie. I przyglądasz się temu, co jest. Pod tym względem jest to kluczowe pytanie, symboliczne wręcz. Pytanie, które pokazuje ci jakiś kres wiedzy, bo wiedzy na ten temat absolutnie nie da się posiąść. Absolut sam w sobie nie ma ochoty nic mówić, ani nikomu niczego dodawać. Nie ma potrzeby robienia czegokolwiek, dodania czegokolwiek do rzeczywistości, która jest. I wtedy, kiedy mierzysz się z tym samym jestem, z tym brakiem odpowiedzi i w samym byciu, w obecności, nagle się okazuje, być może, każdy musi to sprawdzić na sobie, być może okaże się, że tego typu pytania przestają powstawać. Po prostu nie ma tych pytań. Pytanie jest tą fluktuacją myśli znowu. Jest tą strukturą, która narusza rzeczywistość. Pytanie, oświecenie, brak oświecenia, pełnia, brak pełni, itd., itd. Jest doświadczenie i ono się wypełnia w ten sposób. Ale bez ciebie, który to bezpośrednio przefiltrowuje przez samego siebie, to nie przyjdzie jako odpowiedź. Nikt ci o tym nie opowie. Nawet jak ci ktoś odpowiada i wydaje ci się, że mówi prawdę, to nie dlatego, że on ma rację, tylko dlatego, że ty w swoim wnętrzu to odbierasz jako prawdę. I to jest twoje. Być może trzeba właśnie przejść przez taki kres możliwości. Kres możliwości umysłu, kres możliwości ja. Jestem czymś więcej niż tylko to, co bym chciała. Może jakby z tego można było następne pytanie, mam na liście. Jak odróżnić prawdziwy głos? Głos ego, a głos ten prawdziwy głos. Prawdziwy nie jest głosem. Prawdziwy nie jest głosem. Prawdziwy nie ma zdania. Prawdziwy nie ma preferencji. Prawdziwy niczego nie chce. Prawdziwy jest samym słuchaniem, samym słyszeniem i przyjmowaniem tego, jakim jest. Jeśli jest problem z odróżnieniem tego, no to można zobaczyć po takiej niewygodzie. Jeśli jest jakiś rodzaj niewygody, że chciałbym, żeby coś się zmieniło, albo mam jakieś oczekiwania, to jest znak, zawsze to jest znak ego. Czyli niezgody na to, co jest. Niezgody na rzeczywistość.
Tak? Albo są to właśnie oczekiwania, albo jakieś poczucie winy, że nie jestem wystarczająco dobry. Czegoś mi brakuje. Muszę coś zrobić, pomedytować, albo pojechać do Indii, albo pójść na pielgrzymkę, albo nie wiem, dostać świetną pracę, zrobić karierę i wtedy będzie super. To jest ten głos, który mówi, że musisz po prostu coś zrobić. A z drugiej strony to też nie oznacza, że nie masz niczego do zrobienia. No właśnie, jak rozpoznać, wiesz, jakiś bardziej autentyczny taki własny głos od... Możesz poznać to po zgodzie, po przyzwoleniu, po poddaniu się, po braku przemyśliwania strategicznego tego wszystkiego i tak dalej. Aczkolwiek strategia w tym się może przydarzać, to nie ma w tym nic złego. Ale jakby myślę sobie, że to jest bardzo ważne pytanie, dlatego że przez jakiś czas może rzeczywiście wydawać się, że jest to problematyczne. Że są jakieś dwa głosy w ogóle. W pewnym momencie nie ma dwóch głosów w ogóle. Jest tylko to, co jest. Tam nie ma dwóch głosów. No tak. Wydarza się to, co się wydarza. To, co się wydarza. I myśl nie jest problemem. Myśl, czy nawet oczekiwanie, czy nawet poczucie winy, które tak naprawdę też się biorą z myśli, to wszystko razem nie jest problemem. Żadnym. Do momentu, kiedy nie powiem, że to ja jestem winny, spróbujesz przyjrzeć się temu, komu sobie to się przydarza. Gdzie jest ten ktoś? Gdzie jest to ja, które się trzyma tych myśli? Gdzie ono jest? To jest esencjonalne dla tego pytania. Gdzie jest to ja, które chce, żeby było inaczej? Gdzie ono jest poza myślą? Czy ono jest poza myślą? I gdzie ono jest, kiedy myśli nie ma? Kiedy myśli nie ma, no oczywiście. Więc to jest znowu jakby bez świadomości, czyli bez takiego intencjonalnego w pewnym sensie przyglądania się rzeczywistości, czyli takiej medytacji, o której mówiłam 24 godziny na dobę, czyli po prostu przyglądam się tego. To nie jest tak, że ja to robię w stresie, ale przyglądam się temu, jak to jest. Tutaj funkcjonuje w taki sposób. Teraz moja reakcja była taka, a jego reakcja była taka. I jak to wszystko działa. W pewnym momencie ta świadomość coraz bardziej się wyostrza. Aż okazuje się, że już nie ma takiego dużego utożsamienia się z tym, na co patrzę, z tym, co się wydarzy. Dystans. Czyli z tym nie ma takiego utożsamiania się z tym głosem, który czegoś chce. Dokładnie. Z tym odróżnianiem prawdy od nieprawdy. Jest tylko jedno, nie ma tu prawdy bądź nieprawdy. Co pojawia się pierwsze? Myśl czy emocje? Zawsze byłem, wiesz, pod wrażeniem na mojej ścieżce, że wiesz, że jakby myśl przychodzi i pomyśli, pojawia się emocja. Wiesz co, mi się wydaje, że to nie można tak kategorycznie powiedzieć. Nie można tego powiedzieć jakoś kategorycznie, bo są emocje, na przykład takie jak strach, które po prostu przychodzą jakoś. Natomiast zasadniczo wydaje się, że jednak najpierw pojawia się myśl, a reakcją na tą myśl jest emocja. Tak? Ale nie wiem, czy to jest. Jakby nie jestem ekspertem z tej dziedziny, wiesz. Aha. Nie wiem, czy pojawia się myśl pierwsza, czy emocja. Według, tak jak ja to widzę u siebie, to z reguły emocja jest reakcją na jakąś myśl, która się pojawiła. Natomiast co to pytanie wnosi? Ono tak naprawdę niczego nie wnosi. Nic nie zmienia. Ono niczego nie pokazuje. Pytanie może być ważniejszym dotyczące emocji czy myśli. Skąd ona przyszła i w jaki sposób ona się pojawiła? Bo to jest zasadnicze. Bo większość z nas myśli, że jest odpowiedzialna za swoje myśli i że to my w związku z tym musimy obwiniać się za konsekwencje tych myśli i za emocje z tym związane i w ogóle za to, że one się pojawiły. Natomiast jeśli wystarczająco długo będziesz się przyglądać myślom, to nagle się okaże, że one pojawiają się tak jak chmury na niebie. I niespecjalnie ty jako jednostka, czy ty jako ten ktoś, z kogo za siebie bierzesz, ma wpływ na to, jak one się pojawiły. One się pojawiały spontanicznie. Czyli jeśli się pojawiły spontanicznie, to skąd one przyszły? I czy ja w takim razie mogę pójść dalej za tym i przypisywać sobie jakby odpowiedzialność i konsekwencje tych myśli.
To jest bardzo ważne pytanie. Bo jeśli naprawdę się uważnie przyjrzysz, to okazuje się, że one są spontaniczne. Czyli nie ma tutaj twojego własnego sprawstwa tych myśli. Czyli z czym to się wiąże? To się wiąże z totalnym determinizmem tego, co jest w twoim życiu. A jeśli zobaczysz ten determinizm, to możesz się temu determinizmowi poddać. I możesz odczuwalnie zrzucić z siebie tonę z pleców. Bo z reguły my cierpimy z tego powodu, że nam się wydaje, że my to życie tak jakby... Tak staraliśmy się jak najlepiej, żyliśmy dobrze, próbowaliśmy robić wszystko, a i tak nie jest wystarczająco fajnie. I tak ciągle cierpimy, i tak coś cały czas jest nie tak. I myślimy sobie, że gdybyśmy kiedyś coś zrobili lepiej, to przecież byłoby teraz super. Ale jeśli się temu przyjrzysz, okaże się, że nie mogło być lepiej. Że ty nie miałeś na to absolutnie żadnego wpływu. Że to jest po prostu takim doświadczeniem, które przychodzi. I to ostatecznie prowadzi cię do tej zasadniczej kwestii. Do tej zasadniczej kwestii, skoro tak, skoro to widzisz jasno, bo możesz to zobaczyć naprawdę wyraźnie, skoro to oglądasz jasno, to myślisz sobie, aha, to ja mogę oddychać lżej. Wszystko jest w porządku, więc ja mogę się teraz poddać, nie muszę się szarpać z samym sobą, ani z innymi. Bo najpierw szarpiemy się z innymi, wydaje nam się, że oni powinni się inaczej zachować, że życie powinno wyglądać inaczej. Albo z samym sobą, że u nas to powinno być inaczej. I nagle, jeśli te dwie rzeczy odchodzą, to jest bardzo, bardzo dużo na poziomie doświadczenia. To jest ogromna ulga, z tego się bierze ogromna, ogromna wolność. Tyle, że zależy też, na jakim poziomie się zatrzymasz. Jeśli to potraktujesz naprawdę serio i przeżyjesz to, o czym ja w tej chwili mówię, to jest absolutna wolność i absolutne poddanie i totalne wyzwolenie, jeśli się to naprawdę przeżyje. Także ja wyczerpałem pytania, które mamy od widzów. A czy chciałabyś coś dodać od siebie? Jedna rzecz jest istotna, o której już chyba kiedyś też mówiłam, ale ona jest za każdym razem żywa. Ja nie mam nic do powiedzenia. I nikt nie ma nic do powiedzenia. I jeśli się słucha na przykład takiej naszej rozmowy, czy się jest na satsangu, to jeśli słuchamy tego w taki sposób, że ja coś z tego wezmę dla siebie, to znaczy, że tam jest ten ktoś, co by miał coś zrobić. Słuchaj, zobaczysz, co to robi, co to wnosi, ale nie z takiej perspektywy, okej, ja muszę coś osiągnąć, bo nie można niczego osiągnąć w tej perspektywie. To może się tylko odsłonić to, co jest. I dlatego w pewnym sensie też, tak dla mnie, rozmowa nawet taka, wiesz, może nawet taka jak teraz jest biciem piany w pewnym sensie. Ale z drugiej strony ona pokazuje, że ja bym chciała na to zwrócić uwagę, że ostatecznie to naprawdę trzeba przepuścić przez samego siebie, nie sugerować niczym. No, dziękuję bardzo. Super było z tobą porozmawiać.